Cześć, nazywam się Łukasz. Luzar. Witam cię serdecznie. Chciałbym Ci dzisiaj powiedzieć, w jaki sposób możesz to biurko Komfort ZB200 wykorzystać u siebie w biurze bądź w domu. Chciałbym Ci dzisiaj opowiedzieć o trzech rzeczach: po pierwsze, dlaczego warto korzystać z tego biurka, po drugie, dla kogo to biurko jest przeznaczone i po trzecie jakie funkcje ma to biurko, które może pomóc ci w wygodnej pracy bez bólu kręgosłupa. No to zaczynamy. Po pierwsze. Dlaczego w ogóle takie biurko regulowane elektrycznie? No, jak pewnie pracujesz przy komputerze przez 8-9 godzin w pozycji siedzącej, potem tak samo w pozycji siedzącej jesz, być może podróżujesz dużo, spędzasz czas wolny oglądając telewizję, grając na telefonie komórkowym, no to zobaczyłeś, że tego czasu w pozycji siedzącej spędzasz bardzo dużo. Jak badania pokazują, jedna godzina czasu w pozycji siedzącej skraca życie o 22 minuty czasu. Więc jak widzisz, Twoje życie przez ten tryb siedzący niestety ulega znacznemu skróceniu. I też wiele chorób cywilizacyjnych, które są w tej chwili, właśnie wynikają z tego siedzącego trybu życia. Żeby to zmienić, właśnie po to wymyślono takie biurko regulowane elektrycznie, żebyś mógł w bardzo szybki sposób zmienić pozycję z siedzącej, Właśnie na stojąco. I powiem Ci teraz o trzech najważniejszych rzeczach, jeśli chodzi o pracę nastojącą. Jakie są najważniejsze korzyści z takiej pracy na stojąco? No po pierwsze, to twoje zdrowie. Jak pracujesz na stojąco, to twoja, Twój mięsień pompuje krew po całym organizmie. Natomiast w pozycji siedzącej e, pompa jest uciśnięta, i przez to krew nie dociera do e, wszystkich, e, wszystkich komórek Twojego ciała prawidłowo. Po prostu jest ucisk na, w tym miejscu. Przez to możesz czuć większe zmęczenie, e, twój organizm nie, nie pracuje prawidłowo. Tak samo jeśli chodzi o osób W pozycji siedzącej o 40%. Twój kręgosłup jest bardziej obciążony niż w pozycji stojącej. My zostaliśmy stworzeni po to, żeby chodzić, żeby się przemieszczać, a nie żeby ciągle siedzieć. Druga taka ważna rzecz, jeśli chodzi o korzyść z pracy stojącej, to jest to, że jesteśmy znacznie bardziej wydajni. Wyobraź sobie, że masz jakiś trudny problem w pracy do rozwiązania przy komputerze, siedzisz, dumasz, nie wiesz co zrobić, brak ci pomysłów, a dzięki temu, że klikając jeden przycisk, Zmienisz pozycję siedzącej na stojącą, e, twój mózg się uaktywnia bardziej. Badania pokazują, że możesz pracować wyda, wyda, wydajniej, możesz pracować bardziej efektywnie, masz znacznie więcej pomysłów. Więc jak masz jakiś problem, naciskasz guzik, wstajesz i dzięki temu, że pracujesz na stojąco, masz więcej pomysłów, szybszy dany, dany problem rozwiążesz, będziesz pracował bardziej efektywnie. Po trzecie, to komfort i wolność. Komfort i wolność. Dlaczego wolność? Dlatego, że e, dzięki temu, że masz regulowane biurko, możesz dostosować je tylko nie tylko do swojego fotela, czy do pracy stojącej, ale również jeśli masz ochotę, to w danym momencie możesz sobie pojeździć na rowerku. Są takie specjalne rowerki do, pod, e, pod właśnie takie biurka, czy możesz sobie iść na bieżnię. Jest e, też taka możliwość włożenia sobie tej bieżni, e, czy możesz sobie posiedzieć na piłce, czyli masz dowolność, możesz zmieniać ustawienia. Nie wiem, czy masz takie doświadczenia, bo ja takie mam, że siedząc przez 8 godzin dziennie przykuty do fotela, no mam już dość tego siedzenia i chętnie bym się ruszył. Na no, przez to, że nie ma możliwości regulacji na przykład takiego biurka, no to nie masz możliwości zmiany tej pozycji. A taka możliwość jest właśnie w biurku regulowanym elektrycznie. Więc poznałeś najważniejsze korzyści i teraz chciałbym powiedzieć, dla kogo to biurko. Komfort ZB200 jest przeznaczone. Przede wszystkim. Dla osób, które pracują zawodowo przy komputerze. Jeśli jesteś programistą, jeśli pracujesz jako grafik, księgowa, marketingowiec, jeśli jesteś freelancerem, który zarobił za zawodowo na komputerze, to jest Twoja praca, no to warto zainteresować się takim rozwiązaniem. Jeśli masz swoją firmę, masz biuro, masz swoich pracowników, to też warto. Pomyśl o takim rozwiązaniu, bo to biurko jest dedykowane przede wszystkim do biur, ale również do warunków home office, czyli do pracy zdalnej. Więc jeśli chcesz zadbać o swoich pracowników, pracowali efektywnie, ale też zadbać o swoje zdrowie ich, żeby nie chodzili cały czas na L4, nie, nie brali urlopów na żądanie, żeby czuli się zdrowo i pracowali efektywnie, też byli zadowoleni, że stwarzasz im ciekawe i dobre warunki pracy, to to biurko warto po prostu mieć dla swoich pracowników. Trzecia taka grupa to myślę, że osoby, które mają już jakieś problemy z kręgosłupem, jeśli czujesz, że te bóle coraz są coraz większe, jeśli czujesz bóle szyi, kargu, kręgosłupa, e, brakuje ci energii w pracy, to warto, żebyś się właśnie zastanowił nad takim, nad takim biurkiem. Ok, wiemy, dlaczego warto takie biurko sobie zakupić, wiemy, dlaczego, wiemy dla kogo jest stworzone, i teraz chciałbym Ci powiedzieć konkretnie o tym modelu, jakie on ma funkcje i i jak działa? Zacznę może o tym, jak w jaki sposób możesz podnosić i obniżać to, to biurko. Zobacz, tutaj jest panel sterujący, który właśnie Ci pokażę. Za pomocą tego panelu sterującego możesz w łatwy sposób podnosić i obniżać e, biurko. Zobaczmy teraz, jakbym chciał sobie podwyższyć. Tutaj na tym wyświetlaczu pokazuje mi się maksymalna. Teraz będzie wysokość to jest 121 cm, czyli zakres regulacji wysokości masz 121 cm, jeśli chodzi o wysokość, natomiast jeśli byśmy zniżyli na sam dół, to zobacz, że masz bardzo duży zakres możliwości regulacji i nie nieważne czy masz 2 metry wzrostu, czy masz metr 50, czy 45, czy 60, możesz sobie dostosować do, do swojej pracy. Wystarczy nacisnąć guzik i możesz sobie po prostu za pomocą tego guzika jednego dostosować do swojej wysokości. Ten wyświetlacz oprócz tego, że ten, y, 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 tutaj jest wyświetlacz, który pokazuje właśnie y, daną wysokość, ale też możesz sobie za pomocą y, tutaj tego, y, tego regulatora y, ustawić cztery tryby pracy. Czyli po prostu możesz sobie ustawić na przykład tryb siedzący, czyli jeśli ustawimy sobie na przykład tutaj, klikniemy, to nam się obniża do poziomu Twojego fotela jaki sobie wcześniej ustawiłeś. I biurko nam będzie zjeżdżać tak jak sobie ustawiliśmy. Tutaj mamy chyba tą najniższą pozycję ustawioną, więc biurko będzie zjeżdżać. Natomiast jeśli sobie damy, damy na przykład na jedynkę, no to mamy na przykład tryb stojący. I nie musisz wtedy już ustawiać za pomocą góry, dół, yy, za każdym razem tej wysokości pamiętać jaka to była wysokość, tylko możesz sobie tę funkcję zapamiętać w prosty sposób. Podwyższymy to biurko jeszcze do góry. Zobacz, to biurko też ma tutaj bardzo fajny system. Jeśli przez 5 sekund naciśniesz sobie ten tutaj klawisz, to jest tutaj funkcja blokady. Teraz tu zaświeciło się na niebiesko i to jest funkcja blokady. Czyli jeśli masz małe dzieci w domu, nie chcesz, żeby bawiły się tym biurkiem, wystarczy, że przytrzymasz sobie ten przycisk i dzięki temu masz biurko zabezpieczone przed zabawą przy tym biurku. Kolejną ciekawą funkcją, którą tutaj możesz sobie mm, zrobić, yy, to, jest, yy, to jest to, że oprócz tych funkcji wyświetlacza, regulacji góra-dół, jest zamontowany tutaj system antykolizyjny. System antykolizyjny polega na tym, że możesz sobie dobrać tutaj trzy poziomy czułości. Jeśli w danym momencie będzie na przykład tutaj fotel bądź, inne, bądź inna rzecz, zaraz właśnie Ci pokażę jakiś fotel, być może tutaj uda mi się coś... O, mamy fotel. Pokażę Ci jak ten system działa. Czyli dajemy biurko trochę do góry. A w tej chwili zablokowaliśmy. muszę odblokować, więc przytrzymuję dłużej przycisk, żeby odblokować blokadę rodzicielską, którą przed chwilą włączyliśmy. Daję do góry biurko. I powiedzmy, że zapomniałeś odłożyć fotela na bok. Więc zjeżdżasz sobie na dół. Fotel zjeżdża, 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 zjeżdża. Czy biurko zjeżdża, fotel jest nam na drodze? I napotkał na opór, to akurat jest takie miękkie siedzisko. I on po prostu e, już nie jedzie, Nadal wycofuje się troszkę do góry. Tak samo jest, jeśli byłaby jakaś przeszkoda na górze. Jeśli tutaj byłaby jakaś, nie wiem, przedstawilibyśmy jakąś lampę, która by tu zablokowała coś twardego, czy okno byśmy, o, okno byśmy otworzyli, i on napotka na to okno, będzie opór, no to już nie będzie jechał dalej, tylko się zniży. Dzięki temu mamy zabezpieczony ten blat i to, że to biurko się po prostu nie zniszczy. Dalej, co jest ciekawego w tym biurku, to również konstrukcja. E, tutaj to biurko jest wyposażone w dwa silniki. W dwa silniki, czyli dzięki temu ta prędkość, e, jak widziałeś, przesuwania tego blatu do góry do dół, czy na dół jest, jest szybka. To jest 32 mm na sekundę, więc w zupełności do biura, czy do e, Twojego home office, biura w domu, wystarczy. Jeśli chodzi o stelaż, stelaż, jak zobaczysz tutaj, jest bardzo dobrze wykonany, stabilność zapewniają dwie nogi, które są w kształcie prostokąta, one są na tyle szerokie, że to biurko nam nigdzie, nigdzie nie chodzi, nigdzie nie ucieka. Jest bardzo stabilny dlatego też, że jego obciążenie maksymalne to jest 100 kg. Więc wyobraź sobie, że dajesz sobie na przykład tu mamy tu mamy taki wysięgnik na monitory, masz zamontowane dwa monitory, możesz mieć laptopa, możesz mieć na tym, na tym Biurku również jakieś dokumenty, kawę, herbatę, zdjęcia dzieci, cokolwiek sobie tam wymyślisz. No 100 kg to musiałbyś być naprawdę tutaj napakować nie wiadomo jak, jak dużo rzeczy. I te 100 kg jest to waga przewidziana na to, że możesz też płynnie, właśnie do góry i na dół obniżać to biurko. Więc oprócz tego, właśnie, że płynnie się to biurko przemieszcza, to też masz tą gwarancję, że nawet z takim dużym obciążeniem nic tu się nie dzieje, a Chcę Ci pokazać jeszcze jedną rzecz, a propos właśnie regulacji, że on ma też taką funkcję łagodnego startu, że on dopiero po chwili rozpędza się, dzięki temu no jak masz kubek na kawie, czyli coś, coś się może przewrócić, to się nie przewróci, dlatego że on łagodnie startuje, bo jest taka funkcja właśnie łagodnego, łagodnego startu. Jeśli chodzi o blat, blat jest solidnie wykonany, tu jest 25 mm grubości, oklejna 2 mm i wygląd blatu, kolor blatu, zarówno blatu jak również stelaża możesz sobie dopasować do swojego biura. Jeśli chodzi o stelaże mamy kolor czarny bądź biały, natomiast jeśli chodzi o blaty to masz również kolor biały, czarny i dziki dąb. I z tych kolorów palet możesz sobie wybrać dopasować do swojego wnętrza. Biurko wygląda bardzo nowocześnie. Jeśli chodzi o wykonanie tutaj stelaża, to jest, z, z, zrobione z, stelaż, jest zrobiony z dwóch segmentów, dzięki temu jest bardzo stabilny, tak jak mówiłem te nogi, właśnie to, to, to że jest z dwóch segmentów, dwa silniki powodują, że, że ta płynność poruszania tego blatu, ustawienia biurka jest, jest bardzo optymalna. Co Ci jeszcze może pomóc w ergonomicznej pracy? No, tutaj oprócz tego, że mamy biurko, fajnym dodatkiem jest, tak jak widzisz, tutaj mam zamontowane ramię na monitory. Warto się nad tym zastanawiać, nie będę się o tym teraz rozwodził, bo to jest jakby na temat teraz na, na biurko. Natomiast Ważne, żebyś coś takiego sobie też zainstalował, jeśli nie masz, bo dzięki temu monitor będzie na odpowiedniej wysokości. Nie będziesz wtedy musiał zginać głowy na dół albo do góry, tylko ustawisz sobie zarówno wysokość, jak również odległość yy, przód, tył. Tak, żebyś dokładnie widział, żebyś nie musiał... Wy... Tego, tej szyi też, ta szyja, żeby nie szła do przodu, że na przykład, jeśli gorzej widzisz, że nie widzisz tych cyfer czy liter na monitorze, możesz sobie odpowiednią odległość dostosować. Oprócz tego yy, też są takie maty anty, antyzmęczeniowe, które sobie możesz kłaść na podłodze. Jeśli nie chciałbyś takiej maty, to też w sklepie można, można u nas zakupić. To możesz sobie spokojnie buty wygodne ubrać do pracy stojące i też e, w ten sposób pracować. E. Kolejnym ważnym aspektem tutaj, jeśli chodzi o, o ten model komfort, e, jest to, że masz pięcioletnią gwarancję. Czyli przez 5 lat my gwarantujemy, że wszystko tu będzie działało. E. Dlaczego 5 lat? Dlatego, że pozwala nam to, to wykonanie z najwyższej jakości. Dzięki temu, że jest wykonanie z najwyższej jakości, można to spokojnie tą letnią gwarancję zrealizować. Więc masz spokojne wiele lat pracy przed komputerem w ergonomicznych warunkach. Nie musisz się martwić, że coś po dwóch latach, na przykład krótkiej gwarancji, się zepsuje, będziesz musiał dzwonić, wymieniać na własny koszt. Tu wszystko masz w ramach, w ramach gwarancji. Podsumowując, jeśli będziesz pracował właśnie w pozycji siedzącej przez wiele godzin, myślę, że warto zastanowić się nad takim właśnie biurkiem, bo dzięki temu biurko, biurkowi zadbasz o swoje zdrowie, będziesz w łatwy sposób mógł zmienić szybko pozycję siedzącej na stojącą, dzięki temu odciążysz kręgosłup, będziesz przyniesiesz ulgę dla swojego kręgosłupa, jeśli masz już jakieś bóle, bądź zadbasz profilaktycznie o swoje zdrowie. Bo jak wiadomo, lepiej dbać o swoje zdrowie niż potem płacić za fizjoterapeutów czy jakieś drogie leczenie. No i też zapobiegniesz no to są sytuacje drastyczne, ale czasami się zdarzają, że człowiek po prostu nie może już pracować w swoim zawodzie. W związku z tym, no, warto, warto inwestować w swoje zdrowie, no bo to jest też no, nasza przyszłość, tak. Nie, nie, nie pracujemy tylko przez 8 godzin, potem zamykamy laptopa i ten ból znika, tylko on nam cały czas towarzyszy. Więc warto zadbać właśnie o ten aspekt zdrowotny. Tak jak mówiłem, wydajność pracy też bardzo wzrasta. No i ta wolność i swoboda i komfort, że możesz sobie ustawić w każdej chwili, na jakiej chcesz wysokości to biurko, nieważne jaki masz wzrost. Tak? Jeśli chciałbyś więcej informacji, dowiedzieć się więcej o tym biurku, bądź zakupić to biurko, to wejdź na naszą stronę kręgosłup.pl tam możesz uzyskać wszelkie informacje, możesz też do nas napisać maila, jeśli potrzebujesz jakiejś więcej informacji. Biuro Małpa pokochajswójkręgosłup.pl, jak również do nas zadzwonić, numer telefonu jest na stronie sklepu. Jeśli byś chciał więcej też informacji, mamy darmowego e-booka, którego możesz pobrać z linku, z linku, który będzie pod opisem tego filmu. Także dzięki za uwagę i widzimy się w kolejnym filmiku. Cześć.